w Niemczech, niedaleko Hamburga i jedziemy na montaż schodów i takiej szafy. Przed chwilą miałem też Mastermind'a, jakby w trasie zrobiliśmy przez telefon, ponieważ ciężko się inaczej jest też umówić i robimy w takich warunkach, które pozwalają nam w danej chwili na to, aby po prostu tego Mastermind'a zrobić. Za 600 metrów skręć w prawo. Więc zapraszam na kolejnego vloga. Dzień dobry. Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. Dojechaliśmy, godzina 8:30. Właśnie to dzisiaj montujemy. Demontaż tego, montaż tych klocków Lego. Troszkę nietypowe, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Po rozbiórce i po demontażu starych schodów, a my już skręciliśmy tak naprawdę nowe i będziemy za chwilę je dźwigać. I tam je zaraz przymocujemy. Już całkiem szybko nam poszło, ponieważ godzina, która w tej chwili jest, jest 10:12. Good time. I skończone, 11:30, skończone, Mariusz już tylko będzie uzupełniał te grzybki, te ślepki, tak zwał jak zwał, ale skończyliśmy. Zrobiliśmy to lepiej niż były stare. Bezpieczniejsze i wygodniejsze. Zmontowaliśmy jeszcze te schody, czyli tą szafę. Wychodzi 14 i będziemy się zmykać do następnej klientki. Kończymy sprzątanie, dopijamy kawę, jedziemy. Mamy gotowe. Zrobiliśmy jeszcze wieszaki i takie półki. Ale już koniec. We'll be right back.
zakończyliśmy montaż już chyba po 16. Wracamy do domu, wszystkie sprawy ogarnięte. Jak słychać, klima mocno daje, ponieważ jest bardzo gorąco, bardzo gorąco. A ja jestem już bardzo śpiący i mam ochotę się już rzemić. 6 godzin jazdy jeszcze przed nami. I po drodze jeszcze coś musimy zjeść. My zaczynamy robić drzwi. I teraz wyślemy wymiary drzwi pokojowych, te do środka, żeby się nie okazało, że fachowiec jak będzie robił, że da jakieś inne wymiary niż ten, co z tym Pawłem, co z Pawłem ustalałem, nie? Jakoś tak chciałbym napisać, nie? Chyba, że mamy się z jakimiś pracami zatrzymać. No i w końcu zadaj mu pytanie, czy robimy to podobne, czy nie robimy. To, on to napisał tylko, że no to teraz to inaczej wygląda, tak? Ta cena. No, ale nie powiedział, róbcie, albo nie róbcie. W sierpniu mamy przywieźć? Czy jak? Powiesz, też zadaj pytanie. Tak. Trzeba zmienić, bo on ten numer NIP już wysłał, nie? No do księgowej trzeba napisać z załączoną wraz z fakturą, którą on miał. Że musimy korektę zrobić. Robimy małą zmianę, mały postój. Trzeba szybę wyczyścić. I to dobra chwila, aby opowiedzieć, jak dużo dzisiaj zrobiliśmy, jak dużo dzisiaj zrobiłem, w jaki sposób to robię, że tak dużo można zrobić. Wstaliśmy dzisiaj o 2 w nocy i przyjechaliśmy do Niemiec, zamontowaliśmy jedne schody, szafę i jeszcze tego samego dnia wrócimy do domu. A rano miałem masterminda, tego jeszcze odpisałem na e-maila. W jaki sposób to robiłem? No, otóż to bardzo prosta zasada. Delegowanie. Delegowanie w taki sposób, aby te zadania po prostu szły dalej. I delegowanie dla osób, które będą to robiły bardzo dobrze. Dlatego mam asystentkę Martę, która ze mną dzisiaj pisała te maile. Kontaktowałem się telefonicznie i wtedy ona odpisywała na te e-maile. Po prostu ona to zrobiła szybciej, tylko powiedziałem co, jak, z czym, punkty, konkret, odpowiedź. I w międzyczasie jeszcze się wyspałem, ponieważ byłem mega padnięty i trasę, którą robimy, robię to z Mariuszem, jak widzieliście, i czasami kierowanie deleguję Mariuszowi i wtedy mogę odpocząć, czy zadzwonić do Marty i na spokojnie porozmawiać na temat e-maili, które trzeba odpisać. Rano też miałem masterminda i dlatego tylko mogłem go zrobić, ponieważ też na spokojnie Mariusz kierował, a ja na spokojnie mogłem telefonicznie szybko zrobić tego masterminda ze swoją grupą, z którą mamy ustalone jakieś cele, do których dążymy i się wspieramy w dążeniu do nich i pomagamy sobie poprzez rozwiązywanie przeciwności, które mamy i problemy, które nas w danym biznesie, w danym zagadnieniu nas nurtują i analizujemy to i robimy tak, abyśmy do tych celów, które chcemy dążyć, żebyśmy dotarli szybciej. Dlatego delegowanie, ale znajdź odpowiednie osoby, z którymi możesz współpracować, delegować te zadania, które będą robione szybko, sprawnie
i bardzo dobrze. Ja zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które staram się delegować i też moje asystentce głównie. I listę rzeczy, których na co dzień robię. Dwa dni wypisywania rzeczy, które robię. I więc delegowanie to podstawa w dzisiejszym biznesie. Przynajmniej u mnie. I to działa. I działa to bardzo dobrze. Przynosi efekty, o których nawet kiedyś nie śniłem. Czas jechać dalej. Także zaczyna się ściemniać. My ruszamy dalej. Ale powoli, żeby bezpiecznie dotrzeć do domu i jutro zacząć kolejny szalony dzień. Go! Dotarliśmy do domu, więc dobranoc.